Okej. Słuchajcie, dobrze jest, jeżeli ktoś ma dzieci, czytać dzieciom Biblię. Ja muszę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że najwięcej tematów do kazań dostaję właśnie czytając mojemu Kamilowi Biblię wieczorem. Mam taki zwyczaj, czytam Biblię kilka razy dziennie, ale zauważyłem, że najwięcej takich myśli daje mi Bóg właśnie wieczorem, kiedy czytam Kamilowi tak na dobranoc Biblię. To już od lat taki zwyczaj mamy, więc warto to robić. Jeżeli macie dzieci od najmłodszych lat, po prostu czytajcie im Biblię. To nie jest wcale nudna księga. Jeżeli wasze dzieci będą ją poznawać od najmłodszych lat, to potem same będą chciały kontynuować już ten zwyczaj i czytać tę Biblię, więc warto to robić. I przeczytałem w Ewangelii Jana takie słowo, które poruszyło moją wyobraźnię i jakoś tak utkwiło mi w głowie. W 11 rozdziale przeczytam od 49 do 52, posłuchajcie. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Sama ta końcówka o rozproszonych dzieciach Bożych, które będą zebrane w jedno, tak mnie poruszyła. Zacząłem się zastanawiać, kiedy się Panu Bogu rozproszyły dzieci, że teraz trzeba je zbierać w jedno. I że dotarło do mnie, że jestem jednym z takich dzieci Bożych, że jestem Bożym dzieckiem, które kiedyś tam mu się zgubiło, ale zostało odnalezione i już dołączyło do grona tych odnalezionych. Nie wiem, czy myślicie o sobie, że jesteście dziećmi Boga, że to nieprzypadkowo znaleźliście się w kościele, scaleni w jedno z innymi dziećmi Bożymi. Nie wiem, jak często sobie uświadamiamy ten fakt, że jestem Bożym dzieckiem. Jeżeli nim jesteś, to zacznijże wreszcie myśleć jak dziecko. Jesteśmy, Biblia mówi, żebyśmy zmienili swoje myślenie. Więc musimy zacząć myśleć jak Boże dziecko. Jak Boże dziecko. A problem jest spory. Wiecie, na kursie podstaw, na drugim spotkaniu przerabiamy przypowieść o synu marnotrawnym. Tak. I tam jest, Pan Jezus mówi o dwóch synach, którzy i ojcu, tak? I obydwaj ci synowie mieli fałszywe wyobrażenie na temat swojego ojca i na temat siebie samych. Dlaczego obydwaj? Jeden uważał, że w domu taty czegoś mu brakuje, że ma jakiś tutaj, jest, nie wiem, nudno, czy że ciekawsze życie będzie gdzieś tam, gdzieś indziej. Drugi natomiast miał wszystko, a nie korzystał z tego, bo nie wiedział, że może. Obydwaj mieli właśnie takie skrzywione podejście i niestety charakteryzuje to też często nas. Nie wiemy, kim tak naprawdę jesteśmy jako dzieci Boże i szukamy szczęścia gdzieś indziej, w czymś innym, albo z kolei nie korzystamy z czegoś, co jest dla nas, co jest dostępne. W tej przypowieści pamiętacie, że ten chłopak, który się upamiętał, ten młodszy syn, on przygotował sobie taką mowę, idąc już do ojca. I on mówił coś takiego, żeby... On nie był pewny, czy w ogóle ojciec go przyjmie, czy tam przebaczy mu. Więc on przygotował sobie taką mowę i prosił ojca, żeby chociaż najemnikiem go
jako najemnika go przyjął, czyli jako obcą osobę wziętą jako najemnik do roboty, tak? Czyli można powiedzieć, u tego człowieka była taka mentalność najemnika właśnie, mentalność kogoś obcego, że on jakby nie uważał, że on już tak bardzo zawiódł swojego ojca, że no nie ma możliwości, żeby już odzyskać synostwo, więc chociażby zostanę najemnikiem, tak? Taką miał mentalność ten człowiek. I pewnie przeżył bardzo mocne zaskoczenie, kiedy jego ojciec przywrócił mu całkowicie jego synostwo, wszystko to, co stracił, tak? Kiedy się spotkali, został przyodziany w szaty, bogate szaty, włożono mu pierścień na palec i sandały na nogi, co oznaczało przywrócenie całkowicie do poprzedniego utraconego stanu, tak? Więc można powiedzieć, że tutaj mamy przykład człowieka, który nie wiedział, co może tak naprawdę robić w domu. Czuł się jakoś tam ograniczany, więc uważał, że gdzieś indziej będzie się mógł rozwinąć i w pełni korzystać ze swoich jakichś zasobów, tak? Ale widzimy też człowieka, który potraktował ojca bardzo, bardzo źle. On kazał ojcu, żeby zaopatrzył go na tę jego drogę życiową, którą wybrał. Przywłaszczył sobie jakby to, co jeszcze do niego w tym momencie nie powinno należeć, ponieważ wiemy, że majątek dziedziczy się po śmierci rodziców, a nie w trakcie, gdy żyją, tak? Więc on jakby uważał, że może brać wszystko, co chce, bez miary, tak? Drugi natomiast miał również jakąś skrzywioną mentalność, ponieważ on był w domu ojca, ciężko tam pracował, wykonywał wszystkie polecenia, ale nie wiedział, że cokolwiek, do czegokolwiek ma prawo w tym domu. Miał pretensje do ojca, że on przecież tyle dla niego robi, tak się dla niego stara, a nic z tego nie ma. No i ojciec musiał mu przypomnieć, ale chwileczkę, przecież to wszystko jest twoje. To jest do twojej dyspozycji. Mogłeś z tego korzystać. On tam mu wypomina, że nawet koźlątka mi nie dałeś, żebym się z przyjaciółmi zabawił. Prawdopodobnie nigdy nie zapytał o tego koźlątka, tak? Po prostu takie założenie przyjął, że z pewnością nie dostanę, bo mój ojciec pewnie nie chce, żebym się bawił z przyjaciółmi, bo pewnie to jest coś złego. Więc zobaczcie, w jaką pułapkę możemy wpaść, kiedy zakładamy nieprawdziwe rzeczy. I jeden, i drugi założyli pewne myśli jakby i zaczęli za tymi myślami podążać i w sumie źle skończyli, bo jeden i drugi się pogubił i nie żył życiem, które na pewno ojciec dla nich zapragnął, żeby żyli, prawda? I jeden i drugi trafili ostatecznie w niewolę swoich wyobrażeń, swoich myśli i dla jednego i drugiego nie skończyło się to wesoło. I widzę to właśnie takie dwie skrajności też u nas, chrześcijan, że wpadamy w takie dwie skrajności. Albo traktujemy Boga jako takiego sługę do wykonywania naszych żądań i że jest na nasze polecenie i wszystko ma nam pod nos podtykać. Albo z kolei mamy mentalność najemnika, który tak naprawdę nie czuje, że ma do czegokolwiek prawo, że ma prawo w ogóle o cokolwiek Boga prosić, oprócz tych pobożnych, takich, wiecie, rzeczy. Więc dwie takie skrajności. Porozmawiamy sobie dzisiaj na ten temat. Możemy sobie otworzyć list do Rzymian, 8 rozdział.
na bazie tego listu będziemy dzisiaj rozważać Boże Słowo. Od 14 wersetu. Zaczyna się tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I tu mamy właśnie dwa duchy pokazane. W jakim duchu ty możesz funkcjonować? Albo jesteś w Bożym Duchu, prowadzony przez Bożego Ducha, i Bóg staje się dla ciebie tatusiem, kochającym ojcem, czyli kimś bliskim, albo działasz właśnie w duchu, w duchu niewoli, czyli jakby masz ciągle myślenie najemnika, że ja jestem warunkowo tutaj tylko w Królestwie Bożym, że ojciec tylko warunkowo mnie toleruje i tak naprawdę nie mam właściwie do niczego prawa i muszę się nieustannie jakby pilnować i pracować na jego akceptację, na jego życzliwość. Ale okazuje się, że efektem tego jest strach, że żyjemy w strachu. W bojaźni, ale nie bojaźni Bożej, czyli szacunku, tylko w strachu, po prostu w strachu i lęku, że jak się potkniemy, to wszystko stracimy. Jak nam się coś nie uda, to ojciec nas wygoni jak najemnika, który nie spełnia oczekiwań i nie zrobił roboty tak jak trzeba i go zwalniamy, nie? Więc musimy sobie zadać pytanie, w jakim ja duchu żyję z Bogiem? Czy w Duchu Świętym, który powoduje, że ja mam tą świadomość, że jestem Jego dzieckiem i On mnie nie odprawi z powodu jakichś moich niedoskonałości? Czy ciągle żyję według starej mentalności najemnika, który po prostu musi się strasznie pilnować, żeby Pan krzywym okiem na niego nie spojrzał? Czytamy dalej. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I teraz tutaj niektórzy widzą pewien warunek zbawienia w dodatku. Że jeżeli tylko razem z Chrystusem cierpisz, to będziesz miał prawo do udziału w Jego chwale. Ale to nie jest żaden warunek zbawienia. Tu nie pisze nic o zbawieniu. Tu nie pisze nic o tym, jak stać się tym dzieckiem Bożym. To jest mowa do tych, którzy już tymi dziećmi są. O co chodzi w tych cierpieniach chrystusowych, za udział w których będziemy doświadczać chwały Chrystusowej. Jakie to cierpienia Chrystus znosił, do których my też jesteśmy zobligowani? Nie chodzi tu o cierpienia związane z męką na krzyżu, bo jak już nieraz z tego miejsca pastor Bartłomiej mówił, że to nie chodzi o to, ile Chrystus na tym narzędziu tortur, jakim jest krzyż i te biczowanie, ile on tam wycierpiał. Mogło się obyć bez biczowania, mogło się obyść bez przybijania do krzyża, ale nie mogło się obyć bez tego, co Chrystus doświadczył, że Bóg od niego odwrócił wzrok, tak? Więc nie chodzi tutaj o cierpienia związane z męką umierania. Chodzi natomiast o cierpienia związane z tym, że ty jesteś w prawdzie i podążasz za prawdą. Bo z tego tytułu najczęściej chrześcijan spotykają prześladowania, cierpienia. Tak? Że ty jesteś w prawdzie, bronisz prawdy
bo jesteś dzieckiem Bożym, bo prawda ma dla ciebie pierwszorzędne znaczenie i ty nie będziesz brał udziału w jakichś kłamstwach i będziesz strażnikiem prawdy w tym świecie. I z tego powodu będziesz nosić cierpienia. Ale Biblia mówi, że zachęca nas, abyśmy pełną nagrodę odebrali w przyszłości, tak? To znaczy, że czeka nas nagroda, czeka nas chwała jakaś, do której w pełni możemy wejść, kiedy właśnie przyjmiemy na siebie te cierpienia i nie będziemy ich unikać, nie będziemy, wiecie, tak próbować się przez życie prześliznąć i uniknąć jakichkolwiek tam perturbacji związanych z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I ja to mówię do dzieci Bożych. Nie mówię tego do ludzi, którym się wydaje, że są, albo którzy w ogóle jakby nie są tymi dziećmi. Ja to mówię do nas, do Bożych dzieci. Będziesz miał udział w tej samej chwale, którą ma Chrystus, kiedy będziesz szedł tą samą, w ten sam sposób, jak On szedł. Tak? A Chrystus bronił prawdy, głosił prawdę i za to Go ludzie znienawidzili, no, ludzie przywódcy i dostojnicy i decyzyjne osoby w państwie, za to Go właśnie znienawidzili i wydali Go na śmierć. Tak? Jezus powiedział Piłatowi, że On na to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie. I my tak samo narodziliśmy się po to, aby dawać świadectwo prawdzie, bez względu na konsekwencje. Więc nie ma tutaj mowy o żadnym warunku zbawienia. Jest natomiast zachęta do tego, abyś chodząc za swoim starszym bratem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Jezus jest naszym starszym bratem. On jest pierworodnym Boga. Przeczytaliśmy tutaj, że my jesteśmy dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. A więc Jezus jest naszym bratem, starszym bratem. Będziemy współdziedziczyć razem z Nim. Ok, więc jako dzieci Boże powinniśmy mieć tą świadomość. Zresztą dalej tutaj apostoł Paweł, autor tego listu, pisze, że niektórzy wręcz żalą się, że co dzień nas zabijają z powodu przynależności do rodziny Bożej, tak? Że jesteśmy jak owce na ofiarę prowadzone, że codziennie nas ludzie zabijają w przekonaniu, że pełnią Bożą wolę, tak? Więc jakby musimy mieć tą świadomość, że jako dzieci Boże będziemy w nienawiści u świata i świat nie będzie tolerował tak naszego istnienia tutaj. Świat nienawidzi Bożych dzieci i takie jest nasze przeznaczenie. Ale ponieważ nie umiłowaliśmy tego życia tutaj na ziemi, więc nie będziemy się go tak kurczowo trzymać, ponieważ wiemy, że znacznie lepsze rzeczy czekają nas, kiedy to już się skończy. Dobra, idźmy dalej. Co również dotyczy Bożych dzieci? Ciekawa rzecz, tutaj apostoł Paweł nagle zaczyna o zwierzętach pisać. Czy wiecie, wiedzieliście o tym, że w Nowym Testamencie pisze również o zwierzętach? No to przeczytajmy. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa i odkupienia ciała naszego. Wiecie, że zwierzętom też jest przykro z powodu tego, że są takie dzikie, jakie są? Nie myśleliście o tym w ten sposób, tak? Że one, im też nie jest dobrze, dlatego że one zabijają inne zwierzęta, żeby jeść. Wiecie, że na początku tak nie było. Bóg nie stworzył drapieżników zabijających inne zwierzęta. Na początku panowało współistnienie obok siebie. Lew mógł się przechadzać koło jagnięcia, nie robiąc mu żadnej krzywdy.
dziecko mogło włożyć rękę do jamy żmii i nie doznać żadnej szkody. Komar pewnie też nie wyrządzał szkody. I jak tutaj czytamy, stworzenia, czyli zwierzęta, one wzdychają gdzieś w sobie na swój sposób do tego czasu, kiedy znowu będą mogły w takim pokojowym współistnieniu żyć. I ciekawa rzecz, że zwierzęta oczekują objawienia synów Bożych, a więc dzieci Bożych. Dlaczego zwierzęta mają oczekiwać nas, objawienia się nas? Ponieważ my jesteśmy w stanie zapewnić im dobre życie. Chrześcijanie są w stanie zapewnić również zwierzętom dobre życie. Nie wiem, czy orientujecie się, ale dzisiaj świat coraz większą bezbożność popada i to też konsekwencją tego jest coraz gorsze traktowanie również zwierząt. Nie wiem, czy oglądaliście różne jakieś takie filmy, są o tym przemysłowej hodowli zwierząt i to są obozy koncentracyjne dla krów na przykład, czy tam dla kurczaków. Straszne rzeczy tak naprawdę wyrządza się tym zwierzętom. I to robią to ludzie bezbożni, ludzie, którzy całkowicie bez miłosierdzia podchodzą do Bożego stworzenia, którzy nie myślą nawet o tym, że wyrządzają krzywdę, po prostu ją wyrządzają, są całkowicie zdeprawowani. A Boży ludzie, Boże dzieci mają szacunek do Bożego stworzenia, również do zwierząt. I ja dzisiaj zauważam znowu dwie skrajności, w które świat popada, świat bezbożny popada. Z jednej strony traktowanie zwierząt jako przedmiotów do zarabiania pieniędzy, więc całkowicie odhumanizowane, bez miłosierdzia traktowanie tych zwierząt. A z drugiej strony pewne środowiska podnoszą zwierzęta do tak wysokiego poziomu, że zrównują je z ludźmi. I domagają się specjalnych praw dla zwierząt i w ogóle traktują, że my i zwierzęta to jesteśmy z jednej rodziny i my to jesteśmy zwierzętami na wyższym poziomie ewolucyjnym i tak dalej. I to jest kolejna skrajność, to jest kolejna kłamstwo diabelskie tak naprawdę, które próbuje się nam wmówić. Nie, nie jesteśmy z jednej rodziny, nie mamy wspólnych przodków. Jesteśmy oddzielnymi Bożymi stworzeniami, należymy do oddzielnych rodzajów Bożych stworzeń, więc nie jesteśmy na równi ze zwierzętami. Co nie oznacza, że mamy je źle traktować, że mamy je traktować z okrucieństwem i z jakąś wyższością. Więc taki tutaj apostoł Paweł trend zrobił, że dzieci Boże są również wyczekiwane przez świat fauny, tak? Że dobrze powiedziałem? Fauny. I przeczytaliśmy tu w 23 rozdziale, wersecie, że nie tylko zwierzęta tego oczekują, ale my sami, którzy posiadamy już zaczątek ducha, wzdychamy w sobie oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co już widzi. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. I zobaczcie, tutaj jest napisane, że my oczekujemy odkupienia ciała naszego. Dlaczego? Ponieważ tu jest nasz największy problem. W naszych ciałach jest nasz największy problem, bo nasze ciała nie są jeszcze zbawione, jak pewnie wiecie. Tak? Nasza dusza jest zbawiona, duch jest święty, dany od Boga, ożywiony. Natomiast ciało pozostaje niezbawionym, grzesznym, skłonnym do grzechu, do lenistwa i do tego wszystkiego, co nam tak naprawdę przeszkadza w życiu. Więc my również z nadzieją oczekujemy odkupienia naszego ciała. Macie też takie pragnienie, tak? Żeby macie dość siebie samych, tak? Swoich ciał, które ciągną, z którym jest tyle problemu, które tam podatne są na choroby i tak dalej. No ja żyję taką nadzieją, wiecie. Ja naprawdę często modlę się, przyjdź już Panie Jezu, i to nie w sytuacjach, kiedy jest mi źle i kiedy akurat choruję, tylko normalnie tak po prostu chciałbym już
pozbyć się tego ciała, które mnie tak często doskwiera z tymi swoimi skłonnościami, z którymi trzeba walczyć i się zmagać. To jest męczące, prawda? Sami to pewnie wiecie, nie? Że to jest męczące zmaganie. Więc oczekujemy tego jako Boże dzieci. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I tutaj jest mowa o badaniu serca, że Duch Boży bada nasze serca, nie po to, że Bóg nie wie i musi zbadać jak lekarz, tylko bada bardziej jak naukowiec, który eksperymentalnie coś tam wywiera, jakieś działanie na jakiś obiekt i po prostu, żeby ten obiekt zachowywał się w jakiś określony sposób. Więc w ten sposób Bóg pracuje poprzez swojego Świętego Ducha w naszych sercach, żeby je zmieniać. Tak? I to takie zmiany są widoczne dla ludzi, którzy nas otaczają. My czasami nie mamy świadomości tych zmian, bo nie jesteśmy w stanie tak na siebie spojrzeć z perspektywy, z dystansu. Natomiast ludzie, którzy nas otaczają, oni mogą stwierdzić, że no, kurczę, ten facet się zmienił, odkąd, jak twierdzi, nawrócił się i teraz z Bogiem żyje, to faktycznie, że się zmienił, nie? Że tam zaczął inaczej reagować i inaczej się zachowywać, inaczej mówić. Więc to jest praca, która w Dziecku Bożym, którą w Dziecku Bożym wykonuje Duch Święty. On bada serca, on wie, jaki jest zamysł Boży odnośnie nas i taką pracę w nas, w dzieciach Bożych wykonuje. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Doświadczamy tego, że Bóg naprawdę współdziała ku dobremu. Ale z kim? Z tymi, którzy Boga miłują, którzy kochają Boga. Często ten werset jest tak po prostu przytaczany. No Bóg we wszystkim ci pomoże, bo On tam współdziała we wszystkim, ku dobremu, więc będzie ci dobrze, Bóg ci we wszystkim pomoże. Ale tu jest wyraźnie napisane, z tymi będzie Bóg tak pracował, którzy kochają Boga, którzy znają Go jako swojego Ojca, którzy kochają Go jako Ojca, nie jako pracodawcę, który ich zatrudnił jako najemników, tylko którzy kochają swojego tatusia w niebie. Z tymi Bóg faktycznie współdziała we wszystkim ku dobremu, co powoduje, że chrześcijaństwo przestaje być ciężkim mozołem, tylko staje się naprawdę czymś lekkim, wiecie. No bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tobą. Nie jesteś pozostawiony sam sobie i teraz masz robić, masz tutaj pracować na moją rzecz, znajdź sobie łopatę i rób. Nie, to Bóg jako twój ojciec robi wszystko, żebyś ty mógł właśnie wzrastać, żebyś się mógł rozwijać z tymi, którzy Boga kochają. Boże dzieci kochają Boga. Zgodzicie się z tym? Ci, którzy nie są Bożymi dziećmi, nie kochają Boga. Oni mogą kręcić się wokół Bożych dzieci i korzystać z błogosławieństwa, jakie na Boże dzieci spływa. Mam tu na myśli kościoły lokalne, w których oprócz dzieci Bożych są też osoby, które nie są Bożymi dziećmi, ale ponieważ pewne profity z tego tytułu płyną, więc po prostu kręcą się wokół Bożych dzieci. Natomiast Bóg z Bożym dzieckiem, ze swoim dzieckiem współpracuje. I tutaj teraz dochodzimy do takiego ciekawego fragmentu. Że Bóg współpracuje z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci,
A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I tu właśnie jakby dochodzimy do tych rozproszonych dzieci Bożych. I tutaj jest napisane, że których przedtem znał. To znaczy jak przedtem? Kiedy przedtem? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Kiedy Bóg nas znał, że On nas powołał? I doszedłem do przekonania, jest to moje przekonanie, nie musicie za tym podążać, ale uważam, że Bóg, kiedy Bóg nas stworzył? Kim my w ogóle jesteśmy? Jak Słowo Boże określa nas? Ciebie, jak określasz? Ty jesteś duszą, tak? Ty jesteś duszą, żyjącą duszą, która została przyobleczona w ciało, tak? Na pewien okres życia tutaj, tak? Ale kiedy Bóg stworzył tą duszę? Na samym początku Bóg stworzył nasze dusze. Na samym początku. I dopiero w pewnym momencie zostałeś przyobleczony w ciało i po prostu urodziłeś się na tym świecie. Ale zostałeś stworzony już na samym początku, kiedy Bóg stwarzał świat. I wtedy Bóg cię już znał. Więc już przedtem cię znał, bo byłeś w Jego rodzinie. Byłeś Jego dzieckiem. Potem rozproszyły się te Jego dzieci. I co Bóg robi? Przeznacza, powołuje, usprawiedliwia i uwielbia. I co to znaczy? To znaczy, że to, że jesteś dzieckiem Bożym, to nie jest żadna twoja zasługa. Nie ma tutaj, że którzy znaleźli Boga, którzy przeznaczyli się do życia i którzy się usprawiedliwili i którzy się uwielbili. Tak tu nie pisze. Pisze tu, że to Bóg zrobił z twoim życiem. Czy to nie jest powód do dumy? Yes. Oczywiście takiej dumy, wiecie, nie takiej, która spowoduje, że będziemy się wywyższać nad innych ludzi, ale to jest naprawdę niesamowite, kiedy sobie to uzmysłowisz, że od samego początku jesteś w rodzie Boga, w pewnym momencie się gdzieś zagubiłeś, ale tatuś cię odnalazł, powołał z powrotem do swojego domu, usprawiedliwił, uwielbił, otoczył chwałą i że to wszystko masz. Masz to po prostu, jest to twoje. Wiecie, jak kiedy prowadzę ten kurs i mówię o tej przypowieści o synu marnotrawnym, to zawsze tak nie wiedziałem, bo jakby ta część, kiedy ten chłopak już wląduje w tym chlewie i tam się upamiętuje, no to łatwo zrozumieć, nie? No, że no, każdy z nas jakiś tam swój chlew właśnie zaliczył i to jest jasne, ale nigdy nie umiałem jakby sobie tak wyobrazić, no ale kiedy ja wyszedłem z domu ojca, że znalazłem się w chlewie? Kiedy był ten moment, kiedy byłem tym dzieckiem, które zbuntowało się przeciwko Bogu i w końcu wylądowało w tym chlewie i teraz ojciec odzyskał mnie? No. Właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył świat, stworzył nas i wtedy wszyscy byliśmy w Jego domu. Byliśmy Jego dziećmi, a potem sytuacja się skomplikowała. Ale Pan Bóg nie zapomniał o swoich dzieciach i przez cały czas kompletuje tą swoją rodzinę, aż skompletuje ostatniego i wtedy znowu sytuacja się zmieni. No i teraz takie pytanie tutaj apostoł stawia. Cóż wtedy na to powiemy? Jeżeli Bóg jest za nami, to któż przeciwko nam? Człowiek. No, co na to powiemy? Ma ktoś jakiś pomysł? Jeżeli masz myślenie najemnika, to faktycznie wiele rzeczy możesz tutaj przytoczyć. Nie? Jeżeli no, jestem tylko najemnikiem, to wiele rzeczy może się zdarzyć, że Bóg będzie przeciwko mnie. Tak? Jeżeli tam nie spełnię Jego oczekiwań, no to faktycznie może być przeciwko mnie.
ale nie pomyśli w ten sposób ktoś, kto ma świadomość, że jest dzieckiem Bożym. Bo wiecie, nasze dzieci, ci, którzy dzieci mają albo mieli, no to wiedzą, nie? Że dzieci nie myślą takimi kategoriami, że ja muszę tatusiowi najpierw się przypodobać jakoś, żeby tatuś mi kolację na przykład zrobił albo kupił ubranie. No, nie myślimy w taki sposób. My też nie myśleliśmy w taki sposób, nie? Czy ktoś miał takich rodziców, że kupowali mu, nie wiem, nowe ubranie za wykonaną robotę jakąś w ogródku czy coś? No nie, no może w późniejszym wieku to już może już to było warowane jakimiś tam wymaganiami, nie? Ale kiedy byliśmy mali, to nie musieliśmy robić nic, żeby rodzice nam zapewniali to wszystko, czego potrzebowaliśmy. Nie? Nawet na zabawki nie musieliśmy pracować, nie? Po prostu dostarczano nam te rzeczy. Bez względu na to, czy byliśmy grzeczni, co się niewielu z nas przytrafiło, czy byśmy niegrzeczni, nie? No więc jeżeli tak samo powinniśmy myśleć jako dzieci Boże, jeżeli Bóg jest za nami, to kto jeszcze pozostaje, kto mógłby być przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawej stronie Boga, ten przecież wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W innych przekładach jest, ale jesteśmy więcej niż zwycięzcami w tym wszystkim. Więc żadna z tych rzeczy nie jest w stanie nas odłączyć i że przestajemy być nagle Bożymi dziećmi. I tutaj jeszcze więcej nawet Paweł przytacza przykładów. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W innych przekładach jest, że ani moce z wysoka, ani z podziemi, coś takiego jest opisane. Nie? Czyli zobaczcie, czy coś pozostało, co tutaj Paweł nie wymienił, czy pozostało jeszcze jakieś coś, co skoro ani teraźniejszość, ani przyszłość, cokolwiek przyszłość przyniesie, nie wpłynie już na to, kim ty jesteś w jakiś negatywny sposób. Ani żadne demoniczne moce, które przeciwko tobie mogą zostać wysłane, nie mają wystarczającej siły, by cię pozbawić twojego Bożego synostwa. Nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz zdaję sobie sprawę, że niektórzy taki zarzut wytoczą. No ale chwileczkę, jeżeli ty będziesz myślał w taki sposób, że nic ci nie jest w stanie zaszkodzić, no to ty zaczniesz lekceważyć tutaj jakieś święte życie i przestaniesz się starać, żeby się Bogu podobać. Właśnie przemawia przez ciebie mentalność najemnika. Tylko najemnik jest w stanie taki zarzut powiedzieć. Najemnik, czyli ktoś, kto nie rozumie, że ty kochasz Boga i że ty nie potrzebujesz jakiegoś bata nad sobą, żeby Bogu, żeby nie zasmucać swojego ojca, żeby go swoim postępowaniem jakoś nie ubliżać mu, bo ty go kochasz. Ale to jest mowa do tych, którzy tymi dziećmi Bożymi naprawdę są, którzy chciałem powiedzieć stawi, ale dotarło do mnie, że nie. Którzy są. Od samego początku są. Po prostu w pewnym momencie się zgubili, ale potem zostali znalezieni. Więc to wszystko, co tutaj przeczytaliśmy w tym 8 rozdziale Listu do Rzymian, to wszystko jest prawdziwe, ale tylko dla tych, którzy kochają Boga, którzy naprawdę tymi Jego dziećmi są. Więc jakby, co bym chciał, żebyście
zapamiętali, że kiedy przywrócony zostałeś do domu Bożego, to miałeś złą mentalność. Miałeś mentalność najemnika bądź kogoś, kto chciałby wykorzystać Boga jako takiego dżina do spełniania życzeń. I musisz sprawdzić, czy przypadkiem dalej nie masz tej mentalności, czy jeszcze dalej nie pielęgnujesz w sobie takiego myślenia, że musisz zaskarbić sobie czymś, jakimś wykonywaniem jakichś uczynków, Bożą akceptację. A to jest, to widać w naszych modlitwach. To widać, jak my się modlimy, o co my jesteśmy w stanie Boga poprosić, a o co nie prosimy, bo wydaje nam się, że to jest niestosowne. Że no, wiecie, chrześcijanin to nie powinien, to czy tamto. To tylko świadczy o tym, że jeszcze ciągle gdzieś tam mentalność najemnika w tobie jest i myślę, że Duch Święty dotyka twojego serca po to, żebyś pozbył się takiej mentalności. Jesteś naprawdę Bożym dzieckiem, zawsze nim byłeś, byłaś. Jesteś osobą kochaną przez Boga i bezpieczną w Nim. Czy to wykorzystasz na swoje jakieś niedobre potrzeby? To tylko zaświadczy o tym, kim naprawdę jesteś. Amen.